Pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór Państwu. I znów jesteśmy kilka miesięcy młodsi. Spotkaliśmy się ostatni raz w maju tego roku, minęło 5 miesięcy, znowu się spotykamy. Bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, kiedy Państwa widzę i bardzo się cieszę, że możemy wspólnie znów rozpocząć kolejny rok naszych medytacji, konferencji biblijnych. Zacznijmy od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Stolica mądrości. Drodzy Państwo, zatem bardzo, bardzo serdecznie witam na naszej kolejnej konferencji biblijnej, która ma zapoczątkować kolejny cykl naszych spotkań comiesięcznych. Muszę Państwu powiedzieć, że kiedy przygotowywałem się do tego cyklu, to przygotowywałem się dość długo, obmyślając ogólny tytuł dla całości, bo musimy zdać sobie sprawę, że zaczynam teraz 30. rok konferencji biblijnych tutaj na Ochocie. Rozpoczęliśmy w roku 1986 w parafii Opatrzności Bożej. Rok później tutaj w parafii Zwiastowania Pańskiego. Od tamtej pory wyrosło całe nowe pokolenie, bo 30 lat to jest kawał czasu. Mieliśmy te konferencje każdego roku. Najpierw także równolegle w jednej i drugiej parafii. Później zostały w latach 90. przeniesione tutaj już tylko do tej parafii Zwiastowania Pańskiego i tak zostało. Więc kiedy próbowałem porządkować kilka miesięcy temu ten materiał, który tych konferencji dotyczy, to zebrało się tych konferencji bardzo dużo. Mówiłem już o tym na końcu w tym ubiegłym naszym roku tak zwanym akademickim. Zebrało się ich znacznie ponad 300, a dzisiaj zaczynamy nowy cykl. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, a także tu wszystkich, którzy nas słuchają, bo wiem, że te konferencje są także w internecie, są odsłuchiwane w rozmaitych miejscach i Polski, i Europy, i nawet dalej jeszcze, co nam pokazuje, że zapotrzebowanie na refleksję nad Słowem Bożym jest bardzo duże. Zastanawiam się nad tematem tegorocznych konferencji, nad całym cyklem, bo to nie wystarczy powiedzieć jedną konferencję, tylko one muszą mieć jakąś myśl spójną. Również pytałem wiele osób spośród Państwa, także ostatnio, i zasugerowano mi kilka tematów i z tych tematów wybrałem jeden, który może wydać się na pierwszy rzut oka dość banalny, ale mam nadzieję, że takim nie będzie. Mianowicie chciałbym zatytułować tę naszą refleksję Dekalog na nowo odczytany. Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się nad Dekalogiem, czyli nad 10 Bożymi przykazaniami. I chciałbym dzisiaj Państwu to uzasadnić, a później oczywiście przejdziemy do naszej refleksji. Chciałbym, żeby te konferencje miały podwójny wymiar, podwójny charakter, żeby z jednej strony były mocno osadzone w Piśmie Świętym, a z drugiej strony, żeby wyraziście nawiązywały do tych okoliczności i uwarunkowań, w jakich żyjemy. Więc nie chciałbym tylko, żeby to była refleksja wyłącznie historyczna, ale także teologiczna, taka, która i nas dzisiaj pobudza do refleksji. Otóż będziemy zastanawiać się i rozważać Pismo Święte, bo proszę Państwa, ten mały dwa teksty dekalogu, które znajdujemy w Pięcioksięgu Mojżesza na kartach Starego Testamentu, one nam ukazują coś w ogóle z natury Pisma Świętego. Ja kilkakrotnie podczas naszych spotkań mówiłem Państwu, że Biblia, że Pismo Święte jest jak zapis nutowy. Teraz mamy w tych dniach finał konkursu Chopinowskiego. Wczoraj oglądałem w telewizorze te zmagania. Nazywam to zmagania, ale dla nas oglądających to jest jakby przeniesienie w zupełnie inny świat. Nuty są te same, ale siada człowiek, siada dziewczyna, chłopiec z ogromną wrażliwością i odtwarza to w sposób,
który jest absolutnie niedościgniony i unikatowy i wydaje się, że gdy tego samego utworu słuchamy po raz drugi, trzeci i czwarty, to tak jakby znamy te motywy, ale to jest zupełnie inny utwór. Dzisiaj mamy i jutro dalszy ciąg tego konkursu szopenowskiego. I z Biblią jest zupełnie podobnie. Możemy czytać dany fragment, możemy czytać ten sam tekst, ale za każdym razem będziemy słyszeć, wydobywać z niego i czuć coś innego. I im lepszy wykonawca, a ten wykonawca to przede wszystkim nasze wnętrze, nasze sumienie, tym głębsze spotkanie ze Słowem Bożym i tym bardziej jesteśmy przeniesieni w świat, który bardziej jest Boży, aniżeli nasz. Więc Pismo Święte, jego czytanie jest jak muzyka. I na ten właśnie wymiar Pisma Świętego, taki bardzo piękny, bardzo pożyteczny, bardzo wyrazisty, bardzo wzruszający, zwracał uwagę papież Benedykt XVI. Bardzo często mówił o tym muzycznym wymiarze całej historii zbawienia i Pisma Świętego. Więc jeszcze raz będziemy sięgali do Pisma Świętego i zobaczą Państwo, jak proste słowa, które mamy na kartach Pisma Świętego, jak one potrafią żyć w nowy sposób, jak to, co znamy, będzie do nas wracało z nową siłą i będzie równie piękne, jak wtedy, kiedy czytaliśmy czy słuchaliśmy po raz pierwszy. Ale jest również drugi powód. Mianowicie ten, że czytamy Biblię nie tylko po to, by rozkoszować się jej treścią, by przenosić się w zaświaty, ale czytamy Biblię dlatego, że chcemy, żeby ona była drogowskazem naszego życia. Chcemy i szukamy umocnienia naszej wiary. Chcemy poznać jakieś znaki, które umacniają nas w naszym postępowaniu i chcemy, żeby rozwijały naszą miłość do Pana Boga. A więc czytamy Pismo Święte nie tylko ze względu na nie samo, ale czytamy przede wszystkim ze względu na siebie, ze względu na nas. To jest chyba najbardziej taki ważny, interesujący, wymowny i bodaj najbardziej potrzebny wyraz naszego egoizmu. Bo ten swoisty egoizm odbywa się w spotkaniu z Bogiem. I przejdźmy do szczegółów. Otóż ci z Państwa zapewne są tutaj tacy, którzy brali udział w naszych konferencjach biblijnych, być może pamiętają, że dekalog był przedmiotem naszej refleksji w latach 1989-1990. Ja przyznam Państwu, że wyjątkowo dobrze tamte konferencje pamiętam. Nie tyle chodzi o treść, ile chodzi o słuchaczy. Dlatego, że wtedy dokonał się, mniej więcej 3 lata po rozpoczęciu tego cyklu, dokonał się taki swoisty przełom. Okazało się, że w parafii Opatrzności Bożej, tutaj po sąsiedzku, gdy rozpocząłem konferencję na temat dekalogu, to w ciągu kilku tych miesięcy pierwszych, właściwie one się odbywały co 2 tygodnie wtedy, i w ciągu tych pierwszych miesięcy znacznie wzrosła liczba zainteresowanych, liczba słuchaczy. Dlatego, że się okazało, że przykazania Boże, które znamy, potrafimy wymienić, gdy zaczynamy się im przyglądać z każdej strony, z różnych stron, to mają nam znacznie więcej do powiedzenia niż się spodziewamy. I mam, tak od czasu do czasu, kiedy sobie przypominam widok tamtego dolnego kościoła w sąsiedniej parafii, oczywiście widoku twarzy przypomnieć sobie nie mogę, ale pamiętam właśnie tę również ogromną liczbę osób, które tamtych konferencji słuchały. Upłynęło od tamtej pory 26 lat, a więc wracamy do czegoś, do czego można spokojnie po ćwierć wieku wrócić. Ale jest jeszcze inny powód osadzony w historii, który nasz tegoroczny cykl uzasadnia. Mianowicie, zapewne część z Państwa pamięta, innym trzeba przypomnieć albo po prostu powiedzieć, że dekalog był przedmiotem nauczania Jana Pawła II podczas czwartej pielgrzymki do naszej ojczyzny, która miała miejsce od 1 do 6 czerwca 1991 roku. Otóż chciałbym zwrócić uwagę na tę zbieżność, na tę koincydencję. Gdy w 1989 roku wybrałem temat konferencji Dekalog,
to kierowałem się tym, że w tamtych czasach, w tamtej transformacji ustrojowej, która się dokonywała, może to być temat potrzebny i ważny. Papież Jan Paweł II przybył do Polski z czwartą pielgrzymką już po dokonaniu się tej transformacji, jakkolwiek ona, jakąkolwiek miała naturę i charakter, mniejsza o to, ale dokonało się coś nowego i przybył papież. I być może albo Państwo pamiętają, albo proszę sięgnąć do gazet z tego czasu i zobaczą Państwo pewną prawidłowość. Tę mianowicie, że zanim Jan Paweł II przyjechał do Polski, w tym 91 roku zaczęto mu pisać przemówienia. O czym papież ma powiedzieć w Polsce, będąc po tych właśnie przemianach ustrojowych. A więc pisano w tych gazetach, które do dzisiaj jeszcze istnieją, pisano, że papież powinien mówić o demokracji, że papież powinien mówić o społeczeństwie obywatelskim, że papież powinien mówić o integracji europejskiej, o wejściu Polski do wspólnoty europejskiej, że papież powinien mówić o wielokulturowości, że papież powinien mówić o dialogu, o ekumenizmie. Pojawiały się całe sugestie dokazań, które miał papież wygłosić w różnych miejscach. Oczywiście także i w obrębie Kościoła, trzeba powiedzieć. Zanim Jan Paweł II stanął na polskiej ziemi, to w gruncie rzeczy mógłby wziąć te rozmaite podpowiedzi i mógłby się nimi kierować. Papież rzeczywiście przybył. Ja przypomnę tylko, Państwu krótko wyliczę miasta, w których wtedy był. Dlatego, że w tej podróży papieskiej widać jakiś rodzaj było pewnego pośpiechu. A ten pośpiech brał się stąd, że przecież papież był kilka lat po zamachu na jego życie. Najwidoczniej papież zaczynał się czuć coraz gorzej. W latach 90. to postępowało, o tym się wtedy nie mówiło, ale papież z całą pewnością czuł to w swoim ciele i chociaż okazało się, że to była zaledwie połowa pontyfikatu wtedy, to papież tak jakby się śpieszył, żeby odwiedzić, zobaczyć, powiedzieć jak najwięcej. I w ciągu tej jednej, kilkudniowej pielgrzymki papież odwiedził Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawę. Proszę zwrócić uwagę właściwie całą Polskę, tak wzdłuż i w poprzek, i w środku, wiele miast. Nieraz jednego dnia był w trzech miastach, zazwyczaj był w dwóch miastach. I co? I wszędzie, tam gdzie się pojawił, poczynając od Koszalina, do którego przyjechał, mówił, omawiał, przedstawiał 10 Bożych przykazań. W Koszalinie papież powiedział tak, od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa, przyszłość narodu, państwa, Europy i świata. Zwróćmy uwagę, że wobec tej transformacji i rozmaitych jej uwikłań, uwarunkowań i propozycji światopoglądowych, które wtedy padały, papież jako drogowskaz Polakom dawał 10 Bożych przykazań, mówiąc, że to od nich zależy przyszłość narodu, państwa, Europy i świata. Mało tego, papież powiedział coś bardzo osobistego, takie zdanie, które bardzo jest poruszające. Mianowicie, kiedy już zbliżał się koniec jego pielgrzymowania, przypominam od 1 do 9 czerwca, to przebywając w Płocku 7 czerwca, na 2 dni przed opuszczeniem Polski, papież powiedział tak. Wydaje mi się, że katechezy związane z dekalogiem są może najlepszą przysługą, jaką pielgrzymujący papież mógł oddać swoim rodakom. Otóż papież uznał, że w tamtych ówczesnych warunkach, w tych warunkach kształtowania się nowej świadomości i nowej tożsamości Polaków, że to, z czego powinien dokonać, co powinien zrobić,
To jest właśnie refleksja nad dekalogiem. Najlepsza przysługa, jaką pielgrzymujący papież może oddać swoim rodakom. Co wydarzyło się później? Musimy to przypomnieć, dlatego że w tym właśnie, na tym tle osadzimy tegoroczne katechezy. Jeszcze papież nie wyjechał, a zaczęto mówić, podnosiły się głosy, oczywiście wśród publicystów, dziennikarzy, komentatorów, że papież nie powiedział nic nowego, że my to wszystko znamy. Kto nie zna 10 Bożych przykazań? Że od papieża należałoby raczej oczekiwać czegoś nowatorskiego i ukierunkowującego wyraźnie ku przyszłości Polski osadzonej w perspektywie wtedy wspólnoty europejskiej. Zaczęto mówić, że właściwie papież cofa nas do tyłu, że papież jest swoistym konserwatystą. Otóż nie pasowały papieskie katechezy do tego wzorca, do tego modelu społeczeństwa pluralistycznego, obywatelskiego, demokracji, liberalizmu itd., który już wtedy wyraźnie się zaznaczał. I tutaj przypomnę Państwu słowa, bardzo gorzkie słowa Jana Pawła II, które zostały zapisane w książce Przekroczyć próg nadziei, stanowiącej zapis rozmowy Jana Pawła II z włoskim dziennikarzem Vittorio Messori. Ta książka ukazała się w roku 1994. Rozmowa miała miejsce w roku 1993, a więc dwa lata po pobycie Jana Pawła II w Polsce. I wtedy papież, to są jego własne słowa, już będąc w Rzymie, w Watykanie, oglądając się wstecz na tę swoją pielgrzymkę, powiedział tak. Kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce wybrałem jako temat homilii dekalog oraz przykazanie miłości, wszyscy polscy zwolennicy programu oświeceniowego poczytali mi to za złe. Papież, który stara się przekonywać świat o ludzkim grzechu, staje się dla tej mentalności persona non grata. Staje się osobą niepożądaną. Czy można sobie wyobrazić bardziej gorzkie słowa? Słowa samego papieża, dotyczące jego obecności w jego własnej ojczyźnie. Nazywa tych, których napotkał na opór, nazywa ich zwolennikami programu oświeceniowego, którzy we własnej ojczyźnie sprawili, że dla tej mentalności stał się persona non grata. Tak dochodzimy do początku refleksji w dzisiejszym kontekście. Drodzy Państwo, refleksja nad dekalogiem zawsze jest potrzebna i nigdy nie jest modna. Refleksja nad dekalogiem zawsze ma to do siebie, że będzie spychana na daleki margines i że jest niewygodna. Otóż tak było, proszę zauważyć, 25 lat temu i to wobec Jana Pawła II i tak jest również dzisiaj. A to właśnie dlatego, właśnie dzisiaj przypominanie dekalogu, przypominanie 10 Bożych przykazań jest szczególnie potrzebne. Otóż chciałbym wskazać na kilka powodów, dla których uważam, że nasza refleksja nad dekalogiem jest w naszych czasach niezbędna. Tak zastanawiając się nad tymi powodami, wydobyłem ich 10. A więc jakby dekalog swoisty, stanowiący kontekst, który czyni nasze konferencje potrzebnymi. Nie tylko ciekawymi, ale także potrzebnymi. Otóż chciałbym te powody pokrótce wyliczyć i chciałbym je pokrótce omówić i chciałbym zachęcić Państwa, żebyśmy zastanawiali się, czy rzeczywiście tak jest i żebyśmy jakby nadążali za tym biegiem myśli i uczestniczyli w tej duchowej przygodzie polegającej po trosze na opisie
duchowej kondycji współczesnego społeczeństwa, współczesnych Polaków, a także współczesnego Kościoła. Otóż powód pierwszy, dla którego sądzę, że refleksja nad dekalogiem jest potrzebna, to ten, że dobrze widać, zwłaszcza po tej transformacji, ale także i wcześniej, iż religia jest spychana do sfery prywatności, do sfery prywatnej. To znaczy, możesz sobie wierzyć, ale nie możesz się z tym, w cudzysłowie, obnosić. Ale nie tylko o obnoszenie chodzi. Chodzi o zepchnięcie wszystkiego, co religijne, w naszym przypadku co chrześcijańskie i co katolickie, zepchnięcie do tak zwanej zakrysy. Sferę prywatności. Do tego stopnia, że deklaracja swojej wiary albo po prostu wzgląd na swoją wiarę jest niemile widziany, bywa wyśmiewany, bywa lekceważony albo bywa wręcz potępiany. Ileż to razy mówiliśmy tymczasem, że religia nie jest, nigdy nie jest, nie była i nie będzie sprawą prywatną człowieka. Otóż religia ma wymiar i aspekt wspólnotowy i publiczny. Religia jest sprawą osobistą człowieka. Czyli wybieram religię, wybieram wiarę, ale z tego płyną konkretne zobowiązania. Mam obowiązek dawania jej świadectwa. To świadectwo może być w takich decydujących momentach posunięte aż do męczeństwa. Zdajemy sobie sprawę, że dotykamy tego heroizmu wyznawania wiary. Drugi powód, dla którego chcemy zatrzymać się nad dekalogiem, to fakt, że coraz bardziej w Europie, ale także w Polsce, forsuje się państwo laickie. I to znaczy, przedstawia się je jako nie tyle państwo antyreligijne, państwem laickim i antyreligijnym był ten ustrój, który panował w Polsce do 1989 roku. Przy czym najsilniejsze nasilenie tej antyreligijnego nastawienia było w latach 50. A więc bezpośrednio po wojnie, czyli też w okresie swoistej transformacji społecznej. Potem to nasilenie jakby spadło albo przybierało nowe formy. W naszych czasach nie chodzi tyle o państwo laickie w sensie antyreligijnym, ale w sensie areligijnym, czyli bez religii. Nie przeciwko religii, tylko bez religii. I bez okazywania czy świadczenia o swojej wierze. Drodzy Państwo, paradoks polega na tym, że tego rodzaju ideologia może być groźniejsza niż to, co było wcześniej. Dlatego, że jeżeli mieliśmy nastawienie antyreligijne, to wszystko było bardziej biało-czarne i wobec tego bardziej lepiej to było widoczne. Natomiast przy nastawieniu areligijnym, czyli nastawieniu bez religii, zamazują się granice, natomiast nasila się, poszerza i pogłębia pole obojętności. A chyba nie ma nic gorszego niż obojętność. Nawet wrogość, nawet nieprzyjaźń może wyzwalać jakieś emocje. Natomiast obojętność sprawia, że jakakolwiek rozmowa, dyskusja, kontakty stają się niepotrzebne. Do czego więc dochodzi? I myślę, że w Polsce widać to jak na dłoni. Można by to opisywać bardzo wyraziście w nawiązywaniu do, nawet do konkretnych nazwisk. Mianowicie państwo i jego działanie, także w tej sferze światopoglądowej, coraz bardziej zależy od woli rządzących. Otóż to rządzący mają określać pewne priorytety, ale nie tylko od woli rządzących, również od woli ich mocodawców. Bo wyraźne staje się to, że w wielu
państwach i to tych ogromnych, wielkich, co dotyczy także i naszej części Europy, rządzą nie ci, którzy rządzą, tylko rządzą ci, którzy są na tylnym siedzeniu. Natomiast ci, których zdjęcia widzimy i których się pokazują w telewizorze, to jest wszystko tak jak teatr lalkowy. Możemy pójść do teatru i widzimy, że te lalki się ruszają, ale ktoś tam pociąga za sznurek. I to jest coraz bardziej widoczne. Widzimy, że władzę sprawują ludzie w różnych krajach. To nie omija Polski. Sprawują ludzie, którzy wsłuchują się, odczytują i wykonują polecenia innych. Więc skoro tak, to i postulat państwa laickiego nie jest jakąś tylko doraźną przygodą, tylko jest od dawna i świadomie pewną zakrojoną procedurą ideologiczną. I w tych warunkach trzeba przypomnieć Dekalog. Trzeci powód, dla którego musimy zastanowić się, powinniśmy zastanowić się nad Dekalogiem, to jest relatywizm prawdy. Coraz bardziej próbuje się forsować pogląd, że każdy ma swoją prawdę. Na usługach tego stoi zwłaszcza socjologia i rozmaite ankiety, przeprowadzanie ankiet. Często rzeczywiście przeprowadzanych, ale często też i wydumanych, branych z sufitu poprzez jakieś tam pytania telefoniczne albo poprzez kombinacje elektroniczne. Otóż, jeżeli jest jakaś sprawa do rozwiązania, jakiś problem, jakieś powiedzmy sobie wyzwania, także etyczne, moralne, to one natychmiast stają się przedmiotem ankiety. Jedni myślą tak, drudzy myślą zupełnie inaczej. Jeszcze są tacy, którzy myślą niby po środku. Wielu jest takich, których to w ogóle nie interesuje. I wobec tego wszystko się rozmywa. Wygląda na to, że prawdy nie ma. A jeżeli nie ma prawdy przez małe p, to i nie ma prawdy przez duże p. Otóż, proszę Państwa, to podawanie prawdy w wątpliwość, ten relatywizm, to jest od dawna znana retoryka i strategia antychrześcijaństwa. Czy Państwo przypominają sobie, na pewno tak, jak wyglądało wejście do obozów koncentracyjnych i do obozów śmierci w okresie narodowego socjalizmu budowanych przez Niemców. Tam nad bramami obozów, nie tylko w Auschwitz, tylko w kilkunastu innych obozach był napis Arbeit macht frei. Skąd ten napis? Ten napis nie był przypadkowy. Ten napis nawiązywał do Ewangelii świętego Jana. W Ewangelii świętego Jana są słowa Jezusa: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda ma wartość wyzwalającą. A narodowi socjaliści, my w Polsce oględnie mówimy hitlerowcy, tak jakby byłaby wielka rodzina jednego człowieka tylko. Narodowi socjaliści zastąpili Wahrheit macht frei, zastąpili Arbeit macht frei. Robota cię wyzwoli. Robota uczyni z ciebie innego człowieka. Więc mamy tu oczywistą konfrontację antychrześcijańską. Odejście od prawdy. Pogarda dla prawdy. Rozmycie rozmaitych opinii, stanowisk, poglądów. Także w końcu robi się wszystko jedno. Kiedy się to przeniesie w sferę moralności, to wtedy trzeba powiedzieć i wiary, to wtedy trzeba powiedzieć, że potrzebny jest dekalog. A w sferę wiary, drodzy Państwo, cała nasza cywilizacja europejska oparta jest
na korzeniach grecko-rzymskich, zwłaszcza w tym, co dotyczy administracji, prawa, rozmaitych elementów kultury i oparta na chrześcijaństwie. A fundamentem chrześcijaństwa jest wyznanie wiary w Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. A więc wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, który poczęty w łonie Najświętszej Marii Panny przyszedł na świat, nauczał, dokonywał znaków, po czym został umęczony, poniósł śmierć i zmartwychwstał. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to cała nasza europejska cywilizacja jest oparta na kłamstwie. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to cała kultura europejska z jej bogactwem, życie niezliczonych miliardów ludzi było oparte na jakimś fałszu. Otóż jeżeli dopuścimy do siebie tę myśl i jeżeli w tym kierunku pójdziemy, to oczywiście zostajemy z pustymi rękoma. Ten relatywizm prawdy to jest pole, na którym w gruncie rzeczy dzisiaj toczy się taka fundamentalna walka o człowieka. Przypomnienie dekalogu i wzgląd na dekalog, do tego momentu jeszcze za chwilę wrócimy, to jest skierowanie oczu ku Bogu i ku temu, kim jest Bóg i kim stał się dla nas. Z tym wiąże się okoliczność czwarta, którą też znamy i wyczuwamy. Mianowicie subiektywizm moralności. Próbuję się mówić, że nie ma obiektywnych norm i zasad moralnych, a za takie przecież uchodzi 10 Bożych przykazań, tylko każdy może sobie wybierać i żyć jak chce. Zarówno w sferze wiary, jak i w sferze moralności powtarza się mentalność, czy znajduje wyraz mentalność restauracji, kawiarni, w której jest szwedzki stół. Płacisz 50 zł, jesz co chcesz, pijesz co chcesz i wychodzisz kiedy chcesz. Jeżeli ci to smakuje, możesz tego jeść więcej, tamtego możesz w ogóle nie brać. I próbuje się tę mentalność przerzucić w dziedzinę moralności. Możesz sobie zachowywać te normy, te reguły, które ci odpowiadają. A tak najlepszym streszczeniem tego subiektywizmu moralności są słowa, które dobrze znamy. Rób ta, co chce ta. A więc w tym rób ta, co chce ta, znajduje wyraz właściwie brak względu, czy brak oparcia w jakichkolwiek obiektywnych przesłankach i normach. Mówienie o przykazaniach w tej sytuacji jest nie tylko trudne, ale jest wręcz niewygodne i niepotrzebne. Kolejna, piąta przesłanka. Jakże dobrze widoczna w polskiej sytuacji. To jest upartyjnianie Kościoła. Drodzy Państwo, jesteśmy akurat w tym okresie, kiedy za kilka dni odbywają się wybory parlamentarne. Dzisiaj odbywa się debata. Będą debatowały dwie osoby z dwóch partii tylko, aczkolwiek wszystkich tych partii, o ile wiem, jest bodajże 8. Ale dwie są tym wszystkim uprzywilejowane. I właściwie mamy wybrać między jedną albo drugą, te pozostałe takiego dostępu nie mają. Mniejsza o nasze priorytety polityczne, społeczne i tak dalej. Ale wyraźnie społeczeństwo polskie jest wyraźnie podzielone. Wyraźnie te podziały dają o sobie znać, czasami bardzo boleśnie. I nieszczęście polega na tym, że to upartyjnianie przerzucane jest również w sferę religijną. Polska nie jest i nie może być własnością żadnej partii politycznej.
Polska, jej dobro, jej tożsamość, jej historia, jej przyszłość są ponad tym wszystkim. Partia, stronnictwo powinno być podporządkowane dobru wspólnemu, dobru wszystkich, którzy w tym kraju mieszkają. Czy tak jest? Zostawiam Państwu do refleksji. Natomiast bieda i biada, gdy to myślenie jest przenoszone do Kościoła. A jest. Kościół Łagiewnicki, Kościół Toruński, Kościół Rydzyka, do niedawna Kościół Dziwisza. Kościół otwarty, Kościół zamknięty. I takie etykiety. Etykiety mają to do siebie, że zapadają w pamięć i nawet jeżeli nie są prawdziwe, to rodzą określone skojarzenia. I przenoszenie tych podziałów partyjnych na Kościół skutkuje tym, że i w Kościele zaczynamy na siebie patrzeć podejrzliwie, albo zaczynamy patrzeć niechętnie, albo zaznaczają się rozmaite podziały, które przypominają te podziały, które były w Koryncie, w samych początkach chrześcijaństwa i wobec którym przeciwstawiał się święty Paweł. Otóż Paweł założył Kościół w Koryncie, założył wspólnotę Koryntu i gdy tam przybył, okazało się, że zastał chrześcijan, wyznawców Chrystusa, mocno podzielonych. Proszę posłuchajmy. Święty Paweł napisał tak w pierwszym liście do Koryntian: myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa, a ja od Petasa, a ja od Chrystusa. Tak jak my dzisiaj. Ja od Radia Maryja, ja od Tygodnika Powszechnego, ja bliżej mi tu, bliżej mi tam. A Paweł mówi tak: czy Chrystus jest podzielony? Czy to Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Otóż właśnie, Kościół nie jest, nie przynależy do żadnego człowieka. Nawet do tych, którzy sprawują w nim najbardziej odpowiedzialne funkcje. Kościół jest Chrystusa. Jest Chrystusowy. I jeżeli mamy dobrze przeżywać naszą przynależność do Kościoła, to nasz wzrok ma być utkwiony w Chrystusie. A wszystko inne to może do tego prowadzić, albo może temu szkodzić. 10 Bożych przykazań pomaga nam przeciwstawić się tej właśnie pokusie upartyjniania. W tym życiu codziennym słyszymy: moja partia, bez przerwy. Ale słyszymy też w sobotnio-niedzielnych wydaniach: mój Kościół, tak sobie wyobrażam mój Kościół, mojego Kościoła. Kościół nigdy nie jest mój, Kościół jest nasz, a nade wszystko Chrystusa. I 10 Bożych przykazań, kierując nasz wzrok ku Bogu, pozwala nam przeżyć te przykazania przez pryzmat objawienia Jezusa Chrystusa i przez pryzmat tego, czym jest Kościół. Szósta okoliczność, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest atomizacja społeczeństwa, społeczeństwa polskiego zwłaszcza. Co to znaczy atomizacja? Powiedzielibyśmy swoista jednorodność, sprowadzenie wszystkich do wspólnego mianownika i patrzenie na wszystkich, chęć patrzenia na wszystkich zupełnie jednakowo, w taki sam sposób. Jak się to osiąga? Osiąga się to przez oderwanie człowieka od rodziny, przez oderwanie człowieka od pamięci, od tradycji narodowej, religijnej, a gdy się go oderwie od najbliższych, gdy się go oderwie od przeszłości, gdy tej przeszłości nie zna, przestaje być sobą, a wtedy czyni się go bezwolnym i posłusznym systemowi.
On nawet o tym nie wie. Przykładem tego, w moim przekonaniu, jest życie wielu młodych ludzi we współczesnych tak zwanych korporacjach. Otóż tak poddawani są presji tego, co tam się dzieje, że właściwie mądrzy, wykształceni skądinąd ludzie inteligentni w tych, co najważniejsze, sprawach światopoglądowych, moralności, sprawach sensu ich życia, okazują się zupełnie bezradni. Dopóki wszystko idzie jakoś dobrze, to jest w porządku. Ale jeżeli przydarzy się po drodze coś trudnego, stają się zupełnie bezsilni. I wtedy przypominanie prostych praw sprawia, że są zdziwieni, że można z tych rozmaitych uwikłań i sytuacji wyjść obronną ręką. Właściwie taka atomizacja społeczeństwa to jest pochodna każdego totalitaryzmu. Zwykliśmy mówić, że systemy totalitarne to są takie, jak były w komunizmie, w narodowym socjalizmie, ale jest komunizm jako totalitaryzm czerwony, w Niemczech totalitaryzm brunatny. Natomiast Jan Paweł II, zwłaszcza pod koniec swojego życia, a później papież Benedykt, mówili o totalitaryzmie systemów demokratycznych. Że bywa, iż system demokratyczny chce tak zawładnąć człowieka i wszystkimi dziedzinami jego życia, że w gruncie rzeczy powtarza się to, co znamy z tak zwanych minionych totalitaryzmów. Ta pokusa dotyczy wszystkich. Chciałbym zacytować Państwu słowa, które bardzo dobrze to ilustrują. Otóż ta atomizacja społeczeństwa prowadzi do jego ogłupiania. Po prostu ludzie zwracają uwagę na rzeczy błahe. Żyją życiem nie swoim, tylko na przykład życiem bohaterów telewizji, życiem filmów. Ktoś nie ma czasu odwiedzić własnej matki, bo musi zobaczyć kolejny 715 odcinek jakiegoś serialu. Ktoś nie ma czasu, żeby odwiedzić kogoś bliskiego albo komuś pomóc, dlatego że musi to zobaczyć. Rolnik szuka żony, a z nim parę milionów innych szuka żony, mając żonę obok. Więc dochodzi do ogłupiania ludzi i proszę posłuchać, co napisał Charles Baudelaire na długo przed czasami, które znamy. Napisał tak. Nie należy sądzić, że diabeł kusi jedynie ludzi genialnych. Gardzi zapewne głupcami, ale nie lekceważy ich pomocy. Przeciwnie, pokłada w nich wielkie nadzieje. To jest głęboka prawda. Gdy się ludzi ogłupi, wtedy diabeł może osiągnąć bardzo wiele. Bardzo wiele. I przypominanie 10 Bożych przykazań, także i w tych okolicznościach, jest czymś, do czego warto wrócić. Ósma okoliczność, która w tym naszym dekalogu, przed dekalogiem wydaje mi się ważna, to jest nastawienie na konsumpcję. Na używanie i na konsumpcję. A więc właściwie znaczysz tyle, ile zjesz, ile wypijesz, za ile kupisz, znaczysz tyle, ile wydasz, znaczysz tyle, ile, jaki jest twój standard materialny i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób wielu ludzi odwraca się od wartości, które zawsze przesądzają, stanowią taki fundament życia, bez którego wszystko inne może być po prostu pozbawione sensu. Weźmy sobie choćby taki prosty przykład. W krajach bogatych, w Skandynawii, na zachodzie Europy, w Holandii, Belgii, Francji,
w innych krajach, na Węgrzech. Bardzo dojmujący jest problem samobójstw i eutanazji. Ludzie mają wszystko, ale czego nie mają? Nie mają sensu życia. W końcu nie można tego sensu nabrać tylko poprzez konsumpcję. A odwracając sytuację, w Afryce, która jest biedna, gdzie dzieci i dorośli głodują, tam samobójstw nie ma. Tam wartością jest życie. Tam nie ma problemu eutanazji. Więc to daje nam do myślenia. Chciałbym tu przytoczyć intuicję Herberta, zapisaną w jego wierszu Pan Cogito. Ta intuicja, przepraszam w imieniu i swoim Herberta, jest mocna, wyrażana w kilku słowach, ale które oddają kondycję współczesnego człowieka. Pan Cogito powstał kilkadziesiąt lat temu, ale wydaje mi się, że dzisiejsza kondycja wielu ludzi współczesnych jest zupełnie przystaje do tego, do tej diagnozy, którą Herbert postawił. Napisał tak w jednym ze swoich wierszy, opisując bezsens, który towarzyszy dzisiejszemu człowiekowi. I spuentował to tak. Poza tym, jak zwykle, handel i kopulacja. I wydaje się, że w tych słowach dosadnych i mocnych jest bardzo dużo prawdy. I w związku z tym przypomnienie dekalogu 10 Bożych przykazań, po raz kolejny powtarzam, staje się bardzo ważne. 9 powód, dla którego zatrzymamy się nad dekalogiem, to jest, proszę Państwa, odrzucenie pojęcia koncepcji grzechu. Pojawia się sprawa pewnego dyskomfortu, pewnych niewłaściwości, nieprzystosowalności społecznej, jakkolwiek. Słowo grzech bywa wypierane z ludzkiej świadomości, nawet w Kościele. Proszę zauważyć, powiedzieć komuś, ale to grzech, to niemal narażamy się na śmieszność. To, co robisz, to grzech, to popatrzy na nas, żeby nas wykpić. Że to jest tak, jak gdyby to było coś staroświeckiego, staromodnego, co nie przystaje do współczesnego świata. Otóż nawet rodzice dzieciom nie mówią, że to grzech. Mało tego, księża zbraniają się przed powiedzeniem to grzech. A jakie to ma skutki? Skoro usuwa się, poza nawias, osłabia i przeinacza pojęcie grzechu, to wpływa to również na zmianę wizerunku Boga. Skoro nie ma grzechu, albo grzech jest czymś staromodnym i dawnym, to po co mówić o Bożym miłosierdziu? Po co mówić o Bożym przebaczeniu? To wtedy można mówić o miłosierdziu, ale ono będzie pojmowane na przykład jako litość. A uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy zostaną sprowadzone na przykład do dzieł dobroczynnych, a rola Kościoła do wielkiej orkiestry tygodniowej pomocy. A więc wszystko zostaje sprowadzone, spłaszczone na poziom czysto horyzontalny, czysto ludzki. Nawet miłosierdzie zostaje sprowadzone do ludzkich wymiarów. I wtedy Bóg właściwie przestaje być potrzebny. Staje się tak samo staromodny i staroświecki, jak samo pojęcie grzechu. I miłosierdzie i przebaczenie zaczynają tracić sens. To rzutuje również na przeżywanie sakramentów, na przykład sakramentu pokuty. Nie tyle idzie tam o wyznanie grzechów i o uzyskanie przebaczenia, tylko o rodzaj pociechy duchowej, odzyskanie spokoju, pewnego komfortu. A więc porada psychologiczna albo psychiatryczna nawet, ale w kościelnym wydaniu
i w religijnym opakowaniu. 10 Bożych przykazań przywraca właściwe miejsce i właściwą rolę w pojęciu grzechu. I będziemy do tego wracać, ale proszę Państwa, tu nawiążę znów do Jana Pawła II. Ojciec Święty powiedział tak. Cóż innego może czynić Kościół? Przekonywać o grzechu to nie znaczy potępiać. Syn Człowieczy nie przyszedł na świat, aby świat potępić, ale by go zbawić. Przekonywać o grzechu to znaczy stwarzać warunki do zbawienia. Czyli przekonywanie o grzechu otwiera przed nami perspektywy życia wiecznego, perspektywy życia z Bogiem. Tam, gdzie usuwa się pojęcie grzechu, a dzieje się to zwłaszcza poprzez usuwanie 10 przykazań poza nawias naszych myśli, naszych potrzeb, tam, gdzie się to robi, to właściwie wszystko, cała religijność, cała wiara sprowadza się do sfery doczesności. Czy Państwo zauważyli? Z pewnością tak, że dzisiaj tak mało, nawet w kościołach, mówi się o niebie, o życiu wiecznym, o życiu przyszłym, że to jest wstydliwe, że właściwie nawet pogrzeby to jest zakończenie tylko pewnego etapu, powiedzmy sobie, sakralne usunięcie ciała poza nawias naszego życia, ale bez tego otwarcia ku wieczności. Otóż to usuwanie grzechu, usuwanie myślenia o grzechu ma ogromne skutki, które osłabiają chrześcijańską wiarę. I wreszcie ostatni punkt, 10. tego dekalogu przed dekalogiem. To, drodzy Państwo, sądzę, że trzeba nam zastanowić się nad 10 Bożymi przykazaniami, ponieważ żyjemy w czasach, gdy istnieje i nasila się agresja antychrześcijańska, a zwłaszcza antykatolicka. Nie możemy już ulegać złudzeniom lat 90., lat 2000 na początku, że wszyscy chcą dobrze, tylko wychodzi nie najlepiej, albo że ze wszystkimi i z każdym trzeba prowadzić dialog i ekumenizm i tak dalej, i tak dalej. Otóż z pewnością są ludzie, wielu ludzi, którzy chcą dobrze. I ci ludzie znajdują się i w Kościele katolickim, i poza Kościołem katolickim, i w rozmaitych społeczeństwach i układach, które znamy, których nie znamy. Ale nie wolno nam tracić z oczu słów, które napisał Jan Paweł II. Ja Państwu powiem, miałem kiedyś takie doświadczenie. Miałem taką konferencję w środowisku, które, no mówiąc łagodnie, było bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o jego kościelne zapatrywanie. I w tym środowisku przeczytałem następujący fragment. Proszę posłuchać. Wciąż na nowo Kościół podejmuje zmaganie się z duchem tego świata, co nie jest niczym innym, jak zmaganiem się o duszę tego świata. Jeśli bowiem z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z drugiej strony jest w nim także obecna potężna antyewangelizacja, która ma też swoje środki i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji. Zmaganie się o duszę świata współczesnego jest największe tam, gdzie duch tego świata wydaje się być najmocniejszy. W tym sensie encyklika Redemptoris Missio mówi o nowożytnych areopagach. Areopagi te to świat nauki, kultury, środków przekazu.
Są to środowiska elit intelektualnych, środowiska pisarzy i artystów. Kiedy przeczytałem ten fragment i zapytałem wykształconych słuchaczy, kto to mówił, to nie zauważyli nawiązania do encykliki Redemptoris Missio i zawołali, że to kardynał Wyszyński. Że to kardynał Wyszyński miał taki dystans do tych środowisk, o których tutaj mówił. A gdy się dowiedzieli, że to są słowa Jana Pawła II, którego przecież trudno byłoby posądzać o niechęć, jakąkolwiek niechęć, tak samo jak i kardynała Wyszyńskiego, ale w sposób daleko bardziej widoczny do tych wszystkich środowisk tutaj wyliczonych, to byli w szoku. Otóż papież mówił o tym 21 lat temu. Dzisiaj po 21 latach możemy z całą pewnością powiedzieć, że widać gołymi oczyma, że tak jak w Polsce jest obecna ewangelizacja, tak jest obecna również antyewangelizacja, która ma swoje środki i swoje programy. Na jej usługach stoją gazety wysokonakładowe, telewizje, koncerny wielkie, dysponujące ogromnymi pieniędzmi, które gotowe są pompować miliony dolarów czy złotych po to, aby te kampanie prowadzić. My nie możemy się, proszę Państwa, łudzić. Oczywiście, że ci, którzy to robią, natychmiast powiedzą, że uprawiamy spiskową teorię dziejów. A więc wtedy, gdy temu ulegniemy, to się okaże, że antyewangelizacja istnieje, tylko nie ma tych, którzy ją uprawiają. Ich nie widać. Więc tu papież powiada świat nauki, kultury, środków przekazu, środowiska elit intelektualnych, środowiska pisarzy i artystów. Nie jest to oskarżenie całości tych środowisk, ale, drodzy Państwo, wystarczy otworzyć internet, sięgnąć do gazet, zwłaszcza tych kolorowych, by się dowiedzieć o sposobach, stylach życia, myślenia i forsowanych poglądach, które najzupełniej tę papieską diagnozę potwierdzają. Więc na sam koniec. Zanim przejdziemy do konkretów, zanim przejdziemy do przykazań, omawiając każdy z nich z osobna, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ich ogólne pewne cechy, które dotyczą wszystkich 10 przykazań. Otóż wszystkie te przykazania, po pierwsze, mają to do siebie, że one dają życie. One zabezpieczają nas przed swobodą, czystą wolą, po to, żeby zapewnić człowiekowi wolność. Nieszczęściem jest mylenie wolności ze swobodą. Więc przykazania stwarzają pole wolności. Przykazania pozwalają człowiekowi być sobą. Czy Państwo zwrócili uwagę, kiedy Bóg przez Mojżesza nadał przykazania u góry Synaj? Gdy z Egiptu wyszedł naród niewolników, który nie wiedział, kim jest, natomiast 10 Bożych przykazań uczyniło z niego naród Izraela. Lud niewolników, naród Izraela. Z niewolników, nowa tożsamość, dzięki przykazaniom. Bez przykazań pozostawaliby nadal tym ludem niewolników. Druga wspólna cecha przykazań. Przy nich nie ma kar. Przykazania nie są kodeksem prawnym. Otóż przykazania eksponują moralność. Nie opierają się na sankcjach. O sankcjach stanowi prawo. Natomiast opierają się, są skierowane do ludzkiego sumienia, do ludzkiego wnętrza. Czci ojca i matkę.
Jak to zbadać? Jak to ukarać ewentualnie? Otóż każdy z nas musi to rozstrzygnąć w sobie. Takie przykazania jak nie zabijaj na przykład, czy nie kradnij, są obwarowane prawodawstwem. Ale to jest prawodawstwo w dużym stopniu cywilne, nie oparte na przykazaniach. Dlatego, że problemy, których to przykazanie dotyczy, nie są problemy specyficznie religijne. To są sprawy, które regulują życie społeczne. Więc w przykazaniach nie ma kar. Adresowane są do mojego wnętrza. Ja sam siebie mam ukarać w jakiś sposób i ta kara będzie bardziej dotkliwa niż ta, która jest narzucona z zewnątrz. Kolejna cecha. Przykazania zostały sformułowane indywidualnie, osobiście. Mamy ich przestrzegać wszyscy, ale słyszymy, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj żony bliźniego swego, tak dalej. Ty, do ciebie, do mnie, obowiązują wszystkich, ale wszyscy, którzy przestrzegają przykazań, nie są jakąś bezładną masą, tylko są wspólnotą ludzi świadomych swoich powinności, powinności moralnych. Izraelici, Żydzi do dnia dzisiejszego mówią tak. Pod Synajem stanęli nasi ojcowie jako cały lud, ale Bóg przemawiał do każdego z nich z osobna. I dlatego i my również, mówią o sobie, stajemy pod Synajem. I my też. Gdy rozważamy przykazania, to tak jakbyśmy stanęli pod Synajem i każda i każdy z nas będzie rozważał je indywidualnie, osobiście. I wreszcie ostatnie uwarunkowanie, które przykazań dotyczy. Przykazania, 10 przykazań, to proszę Państwa tak jak doskonale skonstruowana budowla. Jak taki domek zbudowany z czegoś bardzo delikatnego. Jeżeli się usunie jedną cegłę, jeżeli się usunie jeden element, to wtedy runie wszystko. Przykazania nie pozwalają, nie dopuszczają moralności subiektywnej. To, o czym przedtem powiedzieliśmy. Nie może być tak, że powiemy sobie, no, po tego przykazania to ja zachowaną nie będę, a mimo wszystko będę dobrym, porządnym człowiekiem. Nie. Każde z przykazań jest ważne. I trzeba zachowywać je wszystkie. I nie ma tam żadnej takiej logiki porównywania. Chociaż Państwo wiedzą, że do Jezusa przystąpił uczony w piśmie i powiada, które z przykazań jest najważniejsze. Co odpowiedział Jezus? Czy wskazał pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte? Nie. Jezus odpowiedział, najważniejsze jest. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego swego serca, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. W tym streszczają się wszystkie przykazania. Otóż przykazania wszystkie streszczają się przykazaniem miłości. Miłości Boga i miłości bliźniego. I one wszystkie pozwalają tę miłość tworzyć, rozbudowywać, powiększać. I dlatego wszystkie są ważne. I każde z nich z osobna jest ważne. Tyle wprowadzenia na dzisiaj do 10 przykazań. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, doczekamy, to zapraszam 16 listopada, czyli trzeci poniedziałek listopada i wtedy przedmiotem naszej refleksji będą pierwsze dwa przykazania. Później będziemy posuwać się coraz dalej z nadzieją, że gdzieś w okolicach 1050. rocznicy Chrztu Polski, czyli
kwietniu i maju przyszłego roku przejdziemy przez wszystkie 10 Bożych przykazań. Będziemy je rozważać z perspektywy, powiedziałem, biblijnej, ale osadzonej w realiach współczesnego życia. I na koniec zapraszam Państwa na tę konferencję właśnie za miesiąc. Chciałbym powiedzieć, że jest do nabycia po takiej absolutnie cenie, no, przystępnej w sensie, że mniejsze niż gdziekolwiek indziej. Moja książka, która wyszła zupełnie niedawno, 2 tygodnie temu, jej tytuł Między synagogą a kościołem. Dzieje świętego Pawła. Jest to książka, która liczy 500 stronic. Wyrosła również z konferencji biblijnych. Proszę przeczytać wstęp do tej książki. Zawiera taką panoramę życia świętego Pawła od narodzin aż do męczeńskiej śmierci w Rzymie. Porusza rozmaite jego aspekty i ukazuje rozdźwięk, który dokonał się między synagogą a kościołem. Jak należy czytać tę książkę? Ona jest podzielona na 100 kilka paragrafów. Moja rada jest jeden taki paragraf dziennie z flamastrem albo z ołówkiem, a więc lektura tej książki potrwa prawie 4 miesiące. Jeżeli ktoś z Państwa przez nią przebrnie, będzie, mam nadzieję, z wielkim pożytkiem. W związku z tym ona jest tam do nabycia przy wyjściu, ale mam jedną prośbę. Otóż, drodzy Państwo, ja dzisiaj chętnie to zrobię, ale nie mogłem podpisywać, dlatego że jutro z samego rana muszę być w Sejmie na konferencji, którą tam mamy, takiej konferencji naukowej. Więc muszę troszeczkę, że tak powiem, odpocząć i być tam w miarę świeży. Więc dzisiaj bym nie podpisywał, natomiast kto z Państwa będzie miał ochotę i już kawałek przeczyta, to 16 listopada zrobię to z największą radością. Wsiądziemy i zabierzemy się do tego i będę robił, co należy. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Pochwalony Jezus Chrystus. Dobra, dziękuję bardzo.